Witajcie moje mordeczki, dzisiaj będę drapać takie oto zdrapki, niektóre w ogóle jeszcze nie drapałam. Czy coś odmieni się w moim życiu po tym odcinku? Przekonajmy się. Pierwsza zdrapka. Moi kochani, jest to zdrapka 5 razy kasa i zobaczę czy coś tutaj wygram. Mam nadzieję, że mi przyniesie szczęście, bo pierwszy raz mam z nią do czynienia. Kochani, jest 25 wy wygrywających liczbach i wygrałam 2 złote, super. Druga zdrapeczka. Zobaczymy, czy tutaj jakiś się pojawi diament, czy też nie. O, widzę, widzę diament. Diament po raz pierwszy. Czy będzie po raz drugi? Mm, nie, nie ma nic. No nic, zobaczymy, jakie były wygrane. Mm, no wiecie, y, wszystko zdrapę. Mm. No kochani, ile tutaj wygrałam? Y, wygrałam całe dwa złote. No super. Też może być. <laughs> Znowu wygrałam. Ciekawa jestem, czy tu będzie ten deszcz pieniędzy, czy też nie. Ścieram tutaj najpierw ten parasol. No niestety nie ma nic. Hmm, no trudno, tutaj na górze nie ma. Może tutaj na tym płaszczyku coś będzie? Może jakaś parasolka się trafi? Hmm, zobaczmy jest, jest parasol i dwa złote. No, tylko dwa złote, ale słuchajcie, to jest trzecia zdrabka, która wygrywa. Co tutaj się dzieje? Halo! Kochani, no ciekawa jestem, czy coś tutaj wygram w tej zdrabce 500 od ręki. Następna byłaby wygrana. Super by było. Są banknoty. Słuchajcie, wygram 2 złote. Czyli to jest czwarta wygrana w czwartej zdrapce. Jakby nie patrzeć, no poszczęściło mi się. No super! 2 złote wygrałam! Nie! Mm, jak fajnie. Słuchajcie, nie 2 złote, tylko 4, Poprawiam się. Spójrzcie. Wygrałam całe 4 zł. Moi drodzy, jeżeli teraz coś wygram, to dopiero będzie numer. <grym> no super by było, bo bym wtedy wygrała coś na plusie. Bo tak na razie jestem na równi. To znaczy, 10 zł wydałam i 10 wygrałam. Zobaczymy, co będzie dalej. Kochani, póki co nie ma nic. No nie ma nic. I znowu nie ma nic. <noise> nic nie wygrałam. No cóż, no ale mam 10 zł wygrane. Słuchajcie, pierwszy raz odkąd drapę polskie zdrapki, nie jestem na minusie. Wyszłam na zero, ale i tak się cieszę. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo wiecie, z moim szczęściem różnie bywa. Dziękuję za oglądanie mnie i pozdrawiam.